Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i wyszła Terraria 1.4.3, a wraz z nią tutaj już ikonki jakieś się wyświetlają do forum, Instagramów i nie tylko. To, co od razu mi się rzuciło w oczy, to to, że dodano ikonki światów na specjalnych seedach. Na przykład tutaj rzadkie dropy to jest świat, który sobie zrobiłem na rocznicowym seedzie. Teksturek był chyba na For the Werfi i widzę, że wiele, wiele innych dodano, ale nie będę wam tym zajmował czasu, ponieważ część praktyczna tego update'u jeszcze się pojawi na kanale w postaci filmu albo też filmów, ponieważ dodano bardzo duży content, jeśli chodzi o Don't Starve'a do Terrarii. W tym od razu mogę powiedzieć, że będzie specjalny seed właśnie, który będzie oferował wiele, wiele różnych zmian, w tym właśnie nowych bossów, czy nowego bossa, nowe itemy i tak dalej. Zanim wezmę się za omówienie change loga, jeśli chodzi o Terrarię, chciałbym, żebyśmy obejrzeli taki krótki filmik, który właśnie prezentuje tego crossa. Oko za oko widzimy Vortoxa, który trzyma przedmiot z Terrarii, z drzewkiem terrariowym. Berger goni bohaterów Don't Starve'a, no i uderza Vortoxa, na co Vortox odpala terrarium, i to oczywiście w pełni, więc tak się będzie przyzywało oczko, które przeleciało nawet przy tej pełni. No i oczko pikselowe pożera Bergera z powodu pożarcia, już nie jest takie pikselowe, tylko faktycznie jest bossem rysowanym na styl Don't Starve'owy. No i atakuje naszych bohaterów. Jest tutaj filmik, jaka fajna faza z szarżą. Oko się zrobiło takie czerwone. Druga faza oczywiście, miecz demonite'owy, czyli Lightsbane. Jest klepanie tego bossa, bardzo fajnie on wygląda w Don't Starve'ie. No i oczywiście są też jakieś skiny tutaj pokazane, częściowo jest nakrycie głowy wypadające z oczka, jest Chester, jest Dirklops, który tym razem robi się terrariowy. Do Terrarii dochodzi, widzimy Wilsona w wersji terrariowej, fajny atak był w ogóle, fajna animacja. Dużo itemków Don't Starve'owych w Terrarii, Dirklops, który siedrze, no i co, no i to oczywiście tyle, jeśli chodzi o tego crossa. Przejdźmy w takim razie do changelogu. Zobaczymy, co dokładnie ten update zmienia, też oczywiście poza tym, co dodaje z Don't Starve'a. Mamy bardzo fajny crossover art, gdzie jest Guide, jest Wilson i właśnie bossowie. Oko za oko w ogóle się nazywa update i to jest bardzo fajna gra słowna, bo Dirklops ma jedno oko i oko z Terrarii też przyszło właśnie do Don't Starve'a. I jest też pokazany screen, o którym mówiliśmy już w sumie wcześniej, i przewidywania okazały się słuszne wtedy, że będzie cross z Don't Starve'em. My za to skupimy się na tym, co z tego Don't Starve'a dodano. Na pierwszym screenie widzimy, że świat ma taką kolorystykę zupełnie inną, ma taką sepię, powiedzmy, zastosowaną, i widzimy też trofea od nowego bossa Dirklopsa. Mamy też tutaj na screenie w sumie od Chestera pałkę i również zbroję, chyba nawet z Fuelka, ale nie jestem pewien. Albo też z Dirklopsa. Są obrazy Chester. No i tak jak jest tutaj napisane, że shadery i oświetlenie inspirowane Don't Starve'em. Tutaj nowość, do Terrarii została dodana mechanika tego, że zabija nas w ciemnościach, czyli właśnie musimy uważać na to podobnie jak w Don't Starve'ie. No i wszystko będzie się działo na specjalnym seedzie, to od razu warto zaznaczyć, ponieważ ktoś może się spruć, że hej Mangetsu, nie chcemy tutaj Don't Starve'a w Terrarii zwykłej i nie podoba nam się to, że będziemy umierać w ciemnościach. To wszystko będzie na seedzie The Constant, wystarczy to hasełko tylko wpisać i będziemy mieli takie mechaniki. Również została dodana mechanika głodu i trzeba będzie jeść, w przeciwnym razie umrzemy. Widzimy, że tutaj powoli na tym gifie postaci są odejmowane punkty zdrowia. Również trochę w generatorze świata zostało namieszane i dużo jest inspiracji Don't Starve'em, więc spodziewam się, że może być coś z Corruption, że będą zamiast Corruption bagna, ale tego się dowiemy w changelogu. No i większe szanse na to, że wylecą itemy z Don't Starve'a. Czyli to oznacza, że w zwykłej Terrarii też będą itemki z Don't Starve'a. Będzie można je zdobyć nie tylko na tym seedzie. Bardzo fajnie, mnie się to podoba. Być może Dirklops też będzie bossem nie tylko na tym seedzie. No i tu właśnie ten Dirklops gifa już widzieliśmy wcześniej. Tak jak przewidywaliśmy, jest na środkowy czy późny pre-hard mode, przed Wall of Flashem jeszcze do ubicia, więc wtedy trzeba będzie grać faktycznie w parę osób, żeby zabić, zobaczymy. Jest też specjalna muzyka dodana, wzorowana na tej z Don't Starve'a, i możemy przywoływać tego przeciwnika w Ice Biomie. No i co nas tam czeka, jeszcze zobaczymy. Mówiliśmy o itemkach z Don't Starve'a. Lucy jest, czyli siekiera Woody'ego. Dodano ponad 25 itemków do Terrarii z Don't Starve'a. Super, to jest bardzo duża ilość na tylko taki crossover, chociaż w przypadku Dungeon Defenders 2 było podobnie. No i tu faktycznie jest to i narzędzie, i broń, więc mechanika może być dosyć ciekawa. Bardzo podoba mi się
oczywiście swoją drogą ten Wilson odwzorowany w Terrarii, więc może nawet fryzurka Wilsona doszła tutaj, będzie można z niej skorzystać. Mamy też Abigail, mamy Glomera, Wendy rozpacza nad swoją siostrą i to są właśnie pety i Samony, czyli Abigail prawdopodobnie jest Samonem i Chester, czyli funkcjonalny pet, który służy jako piggy bank, tak jak się spodziewaliśmy w sumie. Tutaj pod spodem jest changelog z Dawnstarwa, ale nim się zajmę później. Chcę się skupić teraz na tym, co się znajduje w Dawnstarwie, mianowicie dodano, tak jak mówiliśmy już, Seeda z Dawnstarwa, oświetlenie, shadery, ciemność od teraz nas zabija. O, odkryte pochodnie i ogniska mogą nie być takie, no po prostu nie możemy tylko na nich polegać, ponieważ deszcz może je zgasić. To jest ciekawa mechanika. Gracze teraz potrzebują jeść albo walczyć z głodem, albo ewentualnie głodować. Parę rzeczy z generatora to widzieliśmy. Surface Marble, czyli na powierzchni będzie biom marmurowy, tak jest to w Dawnstarwie, gdzie musimy właśnie zdobyć marmur. No i spider biomy też znajdują się na powierzchni. Wow, bardzo fajna zmiana nawiązująca do Dawnstarwa. To już wiedzieliśmy, bo już wcześniej to czytaliśmy. Dodano Dirklopsa, to już też wiedzieliśmy. Muzyczka od Dirklopsa. Po prostu w tle będą chmury i będą nawiązywały do postaci z Dawnstarwa. Nowe emotki związane z Dawnstarwem. W menu głównym są linki, to już widzieliśmy na początku tego filmu, wam pokazałem, do stron związanych z Terrarią. Światy ze specjalnymi seedami mają nowe ikonki, żeby można było je lepiej rozróżnić, czego dotyczą i tak dalej. No i dodano nową opcję na stare wersje Smart Cursor Hold. Ale chyba to nie jest nic ciekawego. Jakieś opcje ze Smart Cursorem, czyli właśnie chyba tym kontrolem naszym. Zobaczymy, jakie są nowe itemki. Dodano parę nowych, ale że nie wypisaliście, jakie dokładnie nowe pety. Ja liczyłem na to, że tu będzie full changelog faktycznie. No to co, nowe pety, nowe bronie, Wilson and Willow Vanity Outfits, czyli nie dodano chyba fryzurek, tak mi się wydaje, tylko dodano specjalne itemki, czyli na przykład jak chcemy mieć fryzurę Wilsona, to też musimy ją zdobyć. Parę nowych akcesoriów. Ale to są vanity chyba akcesoria. Nie wiem, czy vanity hats and accessories, czy accessories też będą vanity, czy to po prostu są akcesoria. Dwa nowe rodzaje jedzenia. Monster lasagna, czyli lasagna z potwora i ta kanapka z żaby. Mamy pełen zestaw itemków związanych z Dirklopsem i cztery obrazy. Bugfixy też tutaj znalazły swoje miejsce. Nie sądzę, żeby to było coś, na czym mi specjalnie jakoś zależało i raczej jeśli chodzi o błędów, to nie było tego zbyt dużo w Terraria. A nawet jeśli jakieś były, to wydaje mi się, że nie przeszkadzały w rozgrywce, więc na tym nie będę się skupiał, to możecie sobie poczytać. Jeśli chodzi o Dawnstarwa, to dodano do niego bossa albo nawet dwóch z Terrarii. Prawdopodobnie, znaczy już wiemy, że to jest Eye of Cthulhu, ale jeszcze mowa była o Twinsach, więc chyba Twinsy też się znajdują, to jeszcze Twins of Terror tu jest nawet napisane. Być może będzie to jakieś dodatkowe oko do Eye of Cthulhu, nie mam pojęcia, to jeszcze trzeba ograć. Jest też wspaniała muzyka związana z Terrarią już w menu głównym nawet Dawnstarwa i jest prześwietna, więc później ja ją wam pokażę. Z tego co mi wiadomo, to żeby przywołać w ogóle Eye of Cthulhu, trzeba znaleźć na świecie Terrarium, czyli taki item Last Prism choćby. Ktoś właśnie mówił po grafice zapowiadającej update, że będzie Last Prism w Dawnstarwie i okazało się, że to nie jest Last Prism, ale jest to coś podobnego, to jest Terrarium, przywołuje, łączy się ze światem Terrarii. Oczywiście z nowymi bossami są nowe itemki, mamy też nowe stworzonko, takie oczko. Które będzie nas chronić, tak mi się wydaje. Też są nowe dania, receptury. I tutaj widzimy parę nowych itemków. A no właśnie, bo mowa o skinach. To może jeśli chodzi o skiny, zaraz je wam pokażę. Ponieważ jeśli wejdziemy do Dawnstarwa, mamy taką oto skrzynkę. Ja ją już sobie otworzyłem i dostajemy bodajże 7 albo 6 skinów nowych. I to wszystko jeśli chodzi o ten update. Tu są jeszcze jakieś rzeczy ze Steama, jakiś merch. Słyszycie to? Muzyczka Eye of Cthulhu. I tak wygląda menu główne w Dawnstarwie. O ile w Terrarii nie ma specjalnego zaproszenia. Zaproszenia Dawnstarwowego, bo wiadomo, że Terraria trochę inaczej update'y traktuje. Tak, tutaj jest wspaniała robota i zrobiło na mnie to niesamowite wrażenie, to Eye of Cthulhu, które robi się pikselowe. I to, co chciałem wam pokazać, to skiny, które doszły. I z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że się myliłem. Itemki, które były na arcie, no nie były niestety nowymi itemkami, czy jakąś mechaniką w Dawnstarwie, były to skiny, ale i tak są wspaniałe. Ja dostałem Alchemy Table i jest to właśnie skin do Alchemy Engine, bo dostałem właśnie z tej skrzynki, którą się dostawało tutaj na Dawnstarwie. Dostałem też Life Crystal, Lava Proof Bagnet, Last Prism, czyli skin do koronki z jednego z bossów Plantera. Nie jest niestety bossem w Dawnstarwie, ale jest skinem do Mid Balby. No i widzimy, że jest wiele, wiele innych. Tutaj jeszcze Hamasz dostałem. Wiele, wiele innych fajnych skinów. Boomerang, na przykład tutaj Banana Rank, Flame Lasha widzimy, jak już mówiłem. Hollow Pylon nawet doszedł. Mamy też Ice Roda, tylko Ice Rod
nie powinien być pisany razem w tym skinie, ale no dobra. Hotline Fishing Rod, czyli nawet do wędki zostały skiny dodane. Tu widzimy całą zbrojkę, akurat bez dolnej części, jak to było w Terrarii. Pickaxe Axe. Tutaj jeszcze Pickaxe Axe, Rod of Discord, River Shark. Mimo że to są tylko skiny, osobiście gdy mnie wyprowadziliście z błędu po moich ostatnich tam spekulacjach, że to mogą być skiny, byłem bardzo zły na ten cross, że to tylko tyle będzie w tym wszystkim, ale muszę przyznać, że one są naprawdę prześliczne. Są skrzynki biomowe, jest skin Traveling Merchanta, Terra Prisma, o której już też mówiliśmy. Więc jeśli będzie tylko opcja, bo teraz nie widziałem, to ja chyba te wszystkie skiny sobie kupię. Nawet jeśli nie gram tak w Don't Starve'a często ostatnio, no to bardzo chętnie, to muszę to mieć po prostu. No nic, to by było tyle, jeśli chodzi o moje krótkie omówienie tego crossa, bardziej od strony terrariowej. Turbinka ma raczej zamiar nagrać changelog ze swojej strony, jeśli chodzi o Don't Starve'a bardziej. No i mogę jeszcze powiedzieć, że i na kanale Turbiny, i na moim kanale wkrótce, prawdopodobnie jutro pojawi się film u mnie z Terrarii, a u niego z Don't Starve'a, ale będziemy nagrywali we dwójkę i będziemy odkrywali wspólnie te rzeczy, zobaczymy jak to wyjdzie, musimy się do tego przygotować, bo ilość kontentu nas po prostu przygniotła, przerosła i nieco nam plany zniszczyła. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że przyjemnie wam się słuchało, że jesteście zadowoleni z tego kontentu, a ja śmigam nagrywać i sprawdzać dalej. Do usłyszenia i pa pa!